tunel jest rozpieprzony. Będzie rzucało. Wiedziałem, że będzie ciężko. Znowu wy? Uważaj, zbliżamy się do dziury. Widzę. Jakoś ruszyć dalej. Jeśli jednak mam być szczery, nie wydaje mi się to możliwe. Wespniemy się po ścianie. Da radę? A masz przeszkolenie ze wspinaczki? Jestem z sił specjalnych, a nie cywilem z zabiórka. Mam pełne przeszkolenie. Muszę przyznać, że mnie to cieszy. Ja też nie. Macie szybki refleks, majorze. Ba! Bez niego bym nie przetrwał. Charles, to był buraw, tak? Robot tunelujący. Rzeczy same. Burawy potrafią błyskawicznie przebić się przez nawet najtwardsze skały. Radziecka nauka wiąże z nimi spore nadzieje w kontekście nieuniknionego podboju całego układu słonecznego.
cóż za ironia, towarzyszu. Tak dbałem o te wspaniałe, potężne, genialnie zaprojektowane maszyny. A teraz, cóż za ironia. O czym wy gadacie? O burawach. Naszym najlepszym produkcie. Straszna szkoda. Wiedzieliście, towarzyszu, że nie wolno nam było ich sprzedawać za granicę? Dlaczego nie wolno ich było eksportować? Bo to najnowocześniejsze maszyny budowlane. Pokaż im kawałek ziemi, a w miesiąc zbudują cały system kolei podziemnej albo dowolny tunel. Ha! Kolej podziemna. Mieliśmy je wykorzystać na Księżycu do terraformowania. Dlatego są ściśle tajne, a pancerz mają grubszy niż czołg. Płyty z PSA, nieoznakowane. Najnowsze zdobycze nauki. Wybaczcie, muszę lecieć. Jasne, jasne, dobra. Red, po prostu kocham się czołgać ciemnymi tunelami. To było kurewsko przyjemne. W zwykłych okolicznościach sieć kolejki linowej łączy wszystkie podziemne sektory zakładu 3826. Następnym razem powinno być łatwiej. Dzięki, Kolo. Chyba jednak pójdę pieszo, na powierzchni. To mój przystanek. Cóż za miła przejażdżka. Ściana laserowa. Solidne zabezpieczenia. Postawili je tu nie bez powodu. Kiedy widzisz coś takiego, po drugiej stronie musi być coś ważnego. W rzeczy samej, towarzyszu majorze. Rozdzielnia, której szukamy, istotnie jest po drugiej stronie. Nie przejdę przez tę ścianę w jednym kawałku. Dalej jest automat renowacyjny. Spróbuj ulepszyć swój sprzęt, by zwiększyć odporność na lasery. Tylko niezboczona, szalona lodówka. Wróciłeś! Co tak długo? Byłam taka samotna. Aha. Muszę przejść przez ścianę laserów. Najchętniej żywy. Niemądry pomysł, kochanie. Strasznie ryzykowny. Lepiej zostań z... Daj mi ochronę przed laserami! O! Jaki brutal! Cała dygocze!
Wypełnij mnie swym polimerem. Nie pozwól jej sobą dyrygować. Nie mamy czasu do... Dobra, łapię. Dostaniesz swój polimer i cenne podzespoły, tylko zainstaluj mi tę ochronę przed laserami. Cokolwiek chcesz, ogierze. Ulepszenie rozpoczęte. Odpręż się, słonko. Tylko obiecaj... System obronny jest aktywny. Spróbuj przebiec przez lasery. Po tym, co właśnie przeszedłem przez... Zabolało! Mocne te lasery! Prawie odwaliłem kitę! Z naciskiem na... prawie. Tu masz rację. Chodźmy znaleźć tego zdrajcę. Kiedy go dorwę, urwę mu pierdolony łeb. Znaczy... Nie martw się, kochanie. Czuję się świetnie. Operacja była zupełnie bezbolesna. Dobrze. Musisz natychmiast uciekać. Szuka cię jakiś facet. Ma eksperymentalną rękawicę polimerową. Pewnie przysłał go Sechenov. Larissa, powiedziałaś mu coś? Zaatakował go Burav. Zabraliśmy go do kliniki, a potem... Ja nie wiedziałam. Nie mogłam go zostawić na śmierć. A trzeba było spróbować! Oszczędziłabyś nam kłopotu! Boję się, kiedy mówisz coś takiego. Spotkamy się przy wejściu. Zaraz tam będę, skarbie. Mam nadzieję, że nie będzie za późno. Nadzieja bywa niebezpieczna. Ręce do góry! Victor? Co tu się dzieje? Ogłuchłeś? Powiedziałem ręce do góry! Victor! Coś ty za jeden? Major, nie czaję, w siły specjalne. Na więcej pytań nie zamierzam odpowiadać. Zabieram cię do Czełomieja. Victor, ratuj się! Czełomiej... Jasne, towarzyszu majorze. Intruz. Co? Intruz! Uwaga! Hej, stać! Uwaga! Alarm! Protokół ochronny uruchomiony. Co ty na to, blacharzu? Thank you.
Całkiem nieźle sobie radzi z komenderowaniem robotami. Prawie jakby należały do niego. I zamknął pieprzone drzwi. Pietrow uciekł z przenośnym źródłem zasilania o nazwie Świeca. Zasilała układ blokady awaryjnej. Bez świecy tych drzwi nie otworzysz. Znajdę inną. W tym kompleksie musi być więcej niż jedna, prawda? Musimy się pośpieszyć. Inaczej Pietrow ucieknie z tego sektora i znów będzie trzeba go wytropić. Co to za brzoza tam za przeszkleniem w dole? Czy to ta słynna prądnica PET4? W rzeczy samej. Brzoza PET4 to roślinna prądnica oparta na polimerze. To model eksperymentalny. Pierwszy krok w programie podboju odległych planet Układu Słonecznego. Są w ścianie! Nie słyszycie ich? Ciągle szurają! Boję się! Naprawdę się ich boję! Kogo? Robotów? Nie! Roboty zabijają szybko i skutecznie, ale oni... Towarzyszu majorze, jego reliktowa pamięć polimerowa uległa wyczerpaniu. Łapie. Ludzi tu zabijają nie tylko roboty. Pytanie brzmi co? Nie potrafię ocenić. Ale skłamałbym, gdybym powiedział, że nigdy się tego nie dowiemy. Rozumiem. Zawsze muszę to tak nieść? Świeca jest złożonym i niestabilnym urządzeniem. Nie można jej wrzucić do plecaka z całym majdanem. Wiązałoby się to z dużym ryzykiem wzajemnej destrukturalizacji. Znaczy, wybuchu? Niekoniecznie, ale świeca przestałaby działać. Czyli muszę to tak nieść. Łapię. Świeca jest dość wytrzymała. Można ją upuścić, a nawet nią rzucić. Nic się jej nie stanie. Mhm. Thank you.
żeby w ostatnim czasie byli w kontakcie z tymi próbkami eksperymentalnymi. Prosimy silnie zgłosić się do centrum medycznego. Powtarzam. Do całego personelu. Prosimy wysłuchać tej wiadomości i zostawić szczebiot na miejscu. Ma on za zadanie przypominać wszystkim, by pod żadnym pozorem nie zabierać do domu okazów, nawet pozornie nieszkodliwych. Kwiaty z laboratorium mogą mieć cechy genetyczne, które negatywnie wpływają na jakość życia. Co wyhodowano w laboratorium, ma zostać w laboratorium. Uważacie się za mądrzejszego od przełożonych? Nie, przekręcacie moje słowa, doktorze. Wcale tak nie powiedziałem. Powiedzieliście? Powiedziałem, że gdybym miał takie same możliwości i zasoby, osiągnąłbym tyle samo, co oni, albo i więcej. Zazdrościcie takim ludziom jak Seczenow, Lebediew czy Filimonienko? Nie nazwałbym tego zazdrością. Zazdrość to pragnienie tego, co ma ktoś inny. Ja nie chcę tego, co mają inni. Chcę stać obok nich, być z nimi na równi. I nie chodzi mi o te specjalne uprawnienia. Chcę, żebyśmy wszyscy byli naprawdę równi. Ale to wam nie wystarcza. Omówiliśmy to 1000 razy, a wy dalej mi nie wierzycie. Tylko marnujemy czas. Straż! Już skończyliśmy! Ładowarki powariowały. To sprawka Pietrowa? Ostrożnie. Ładowarki są niezwykle trwałe. Nie uszkodzisz ich zwykłym doporkiem. Terapia szokowa zwykle dobrze działa na wariatów. Metalowych czy nie.
chyba głos Pietrowa. Oby tylko mózg tego palanta nie udekorował całej podłogi. Pietrow jest nam potrzebny żywy. Śpiesz się, majorze. A co ja niby kurwa robię? Autoryzacja. Major Nieczajew. Kryptonim P3. Dostęp przyznany. Dostęp przyznany. Pracowni Alk chyba nastąpiło jakieś rozszczelnienie i wyciekły eksperymentalne materiały. Właściwie to nawet dobrze. Jakie wyniki? Kto strzelił bramkę? My? Jest w
co my tu mamy? Dziwna ta piosenka, ale podobał mi się głos tej dziewczyny. To radio przyszłości? W rzeczy samej. Profesor Lebediew z Akademii Konsekwencji opracował nieliniowy algorytm wykorzystujący zasady niekomutatywnej matematyki kwantowej. Charles. Tak? Do kogo przed chwilą mówiłeś? Wybaczcie, wyjaśnię to w słowach, które zrozumiecie. Akademia Konsekwencji znalazła sposób na obliczanie fal radiowych z przyszłości. Oni ich tak naprawdę nie rejestrują. To w końcu nie jest wehikuł czasu. To, co słyszycie, powstało w oparciu o bardzo konkretne obliczenia matematyczne. Wysoce złożony algorytm neuropolimerowy. Klawę. I zamka. Otworzy się, kiedy do wszystkich gniazd trafią pojemniki z księżycową glebą. Wy jajogłowi strasznie lubicie wymyślne zamki. Jedno jest. ZSRR w programie eksploracji kosmosu. Wyprodukowana przez specjalistów z zakładu 3826, radziecka sonda kosmiczna wylądowała na księżycu w 5 miejscach uznawanych za kluczowe dla przyszłej kolonizacji ziemskiej. Radzieckie łaziki księżycowe zdołały zamknąć. Drugi agent. Zdajesz sobie sprawę, kto tak naprawdę opracował ten patogen? W szczelnych kapsułach. Teraz przygotowane dla podobności jako pomnik radzieckiej nauki. Tylko nie ta szajbnięta, zboczona robocica. Pójdę naokoło. Nie tak szybko, towarzyszu majorze. Rozumiem, że interakcje z tym modelem mogą być dla was nieprzyjemne, ale warto sprawdzić, czy może ma coś przydatnego. Niech będzie. Jeśli wyciągnę z niej porządną broń, to chyba warto. Boy.
jesteś, słonko. Tak się stęskniłam. Wyrzuciłeś już tę głupią rękawicę? Ach, niedoczekanie. Kocham, kiedy się złościsz. Tak, tak! Zbesztaj mnie! Ukaż! Byłam niegrzeczna i powiesiłam kolejnego odrażającego zboczyńcę. Co? Znowu kogoś zabiłaś? Tworzę. Ale już od tak dawna we mnie nie byłeś, misiu. Byłam taka samotna. Musiałam jakoś spuścić parę. Podoba ci się, skarb? Starałam się. To jest dobre. Powaga. A teraz? Mogłabyś już nikogo nie zabijać? Nie potrafię się powstrzymać. Ciacho to moje. No cóż, postaraj się, dobra? To jest popieprzone. Charles, po co Pietrowowi automat renowacyjny? Na co temu psycholowi kontrola nad Norą? Po co mu w ogóle broń? Roboty walczą za niego. Zdrajca zorientował się, że pracownicy będą się bronić przed wrogimi robotami, a żołnierze strzegący zakładu będą usiłowali zdobyć skuteczniejszą broń. Musiał się przestraszyć, że ktoś go znajdzie i zastrzeli. Jak na zdradzieckie gówno przystało. Niewykluczone. Tak czy owak, Pietrow nie zdołał przejąć tego automatu renowacyjnego. Niemniej algorytmy Nory zostały zaburzone w odrażający sposób. Zafajtany skurwysyn. Temu automatowi kompletnie odbiło. Mam kolejny. Gotowe. Chyba zadziałało. Patrzysz teraz na pomnik Luna, symbol radzieckiego programu księżycowego. Pierwszego ważnego sukcesu ZSRS w programie eksploracji. Ale to ogromne. I wszystko tu krzyczy, że maczał w tym palce Sechenov. Gdzie jesteśmy? To archiwum nasion, serce kompleksu Wabimow. Znajdują się tu próbki nasion różnych roślin z przeznaczeniem do uprawy i hodowli na Księżycu i Marsie. Te niesamowite, unikatowe eksperymenty mogą przepaść na zawsze. Proszę wybrać procedurę.
zapisywanie